Apostołowie wracają do Jezusa po skończonej pracy misyjnej. Zmęczeni wędrowaniem po pustynnej Palestynie w palącym słońcu. Zmęczeni nauczaniem tłumów, uzdrawianiem chorych, wypędzaniem złych duchów. Zmęczeni wiosłowaniem łodzią po Jeziorze Galilejskim. I Jezus dostrzega to ich zmęczenie. Mówi im: idźcie wy sami na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Dostajemy te słowa w kontekście trwających wakacji i urlopów, ale przede wszystkim w niedzielę, w Dzień Pański. Wypocznijcie nieco, mówi Pan Bóg. Tak nas skonstruował, że jesteśmy zdolni do wysiłku pracy, ale potrzebujemy też odpoczynku. Musi odpocząć umysł ucznia i urzędnika, ręce murarza i gospodyni domowej. Muszą wypocząć oczy kierowcy, nerwy biznesmena i język nauczyciela. Bóg też odpoczął dnia siódmego po pracy nad stwarzaniem świata. I nam zarezerwował ten dzień na zatrzymanie się i na wzięcie oddechu. Na oderwanie wzroku od ziemi i spojrzenie w niebo. Dlatego niedziela jest czasem niedziałania. Czasem nabrania dystansu do codzienności. Czasem spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Obowiązek powstrzymywania się w niedzielę od prac niekoniecznych nie jest pochodzenia ludzkiego. Bóg pobłogosławił ten siódmy dzień i uczynił go świętym, to znaczy zarezerwował dla siebie. Przerywając dzisiaj codzienny rytm zajęć, wyrażamy tym swoją zależność od Boga. W niedzielę mam sobie uświadomić, że wszystko, co mam i robię, pochodzi od Niego. Papież Pius XI powiedział takie słowa: jeżeli przy pracy zapomni się o Bogu, to materia wyjdzie z warsztatu uszlachetniona, ale człowiek zdziczały. Można też te słowa sparafrazować. Jeżeli przy odpoczynku zapomni się o Bogu, to ciało będzie wyspane i najedzone, ale człowiek pusty. Gubi się nam gdzieś religijny wymiar niedzieli. Człowiek, nawet jeżeli ładnie się ubierze, nie w te same dżinsy co cały tydzień, to i tak nie wie, jak świętować. Niedziela z rozrywkami i ze słodkim leniuchowaniem, ale bez Eucharystii, czyli bez Chrystusa. Dobrze oddaje to nasz język codzienny. Nie mówimy już o świętowaniu niedzieli, co raczej o spędzaniu weekendu. Niech tam sobie będzie i weekend. Byle weekend z Bogiem, z Eucharystią i świętowaniem. Oby ta dzisiejsza niedziela pozwoliła nam nabrać dystansu do codziennych zajęć. Oby sprawy materialne, ważne i potrzebne, ustąpiły dzisiaj miejsca wartościom duchowym. A bliscy, wśród których żyjemy, stali się tego dnia jeszcze bliżsi. Idźcie wy sami na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco.